nie może być realizowana w naszym życiu bez serca. Nie może być realizowana ta pobożność miłości ani do Boga, ani do ludzi, ani do siebie samego bez serca. Amen. Oczywiście, ktoś może dyskutować, powiedzieć tak, no jasne, kochasz sercem, ale byś ruszył i ręką. Oczywiście, to jest prawda. Amen. Nie jesteśmy jakimiś platończykami, którzy po prostu kochają sercem, ale ręka im nie drgnie, żeby pomóc bliźniemu, tak? Taka jest prawda. Ale nie można kochać bez serca. Nie można kochać bez serca. Teraz zobaczcie, jeżeli otworzymy list do Efezjan, 3 rozdział, to tutaj jest powiedziane, Paweł się modli, tylko 2 wersety, 3:18 i 19, modli się, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową. Amen. I teraz wiecie, nie tylko chodzi o jakąś miłość Chrystusową, ale dalej jest powiedziane, która przewyższa wszelkie poznanie, i abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Iż poznanie miłości jest również najwyższą formą poznania. Jak poznajesz miłość, to nie ma już nic więcej, co można poznać. Aleluja! Wszystkiego możesz się uczyć przez całe życie, ale jak poznajesz miłość, to cała wiedza jest pod tym, jest wtórna, jest za tym, jest niższa. Wszelkie poznanie przewyższa poznanie miłości. Dlatego wiesz, możesz sobie kupić kolorowy magazyn, czytać go. Możesz pojechać na drogie w czasy. Możesz braki swojego serca zaspokajać jakimiś ekstrawaganckimi zakupami. Swoje życie chrześcijańskie, jak ci nie wystarcza, możesz próbować zaspokoić, jeżdżąc na konferencję do szkoły biblijnej. Coś zrobić więcej. Zaprosić Indonezyjczyka, który wskrzesza zmartwych. A i tak to cię nie zaspokoi. Ale będzie przemijającą frajdą, po której i tak będziesz pragnął miłości. Doświadczyć miłości od Boga i doświadczyć miłości od człowieka. I też kochać siebie samego. Halleluja. Amen. Więc czytajcie to uważnie, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W miłości jest również pełnia Boża. Czego nam jeszcze brakuje w Kościele? Wszystkiego nam brakuje w Kościele. Forsy nam brakuje, wiary nam brakuje, nadziei nam brakuje, odwagi nam brakuje, ewangelizacji nam brakuje. Wszystkiego nam brakuje. Taka jest prawda. Kościele, obudź się! Wybrakowany Kościele. Zacznij żyć, zacznij budować wiarę, zacznij budować odwagę, zacznij budować ofiarność, zacznij myśleć o misjach. Wczoraj powiedziałem komuś na koniec zajęcia, jak ostatni raz tu przyjadę, nie chcę nas powiedzieć w Kościele. Mam nadzieję, że tylko żartowałem. A jak nie żartowałem, niech to będzie proroctwo. Halleluja. Amen. Bo świat czeka na ciebie! Kościół ciebie już nie potrzebuje. Świat ciebie potrzebuje. Więc my mamy te wszystkie braki, ale ponad to wszystko, co jest takie fascynujące, co nas wkręca, czym możemy się zająć, nasza służba, można rozwijać się. Jest tyle dziedzin, mówiliśmy o tym w sobotę, prawda? Jest takie terytoria, w piątek mówi, terytoria, które są nieopanowane przez nas. Edukacja, telewizja, internet, halleluja, kasety, władze lokalne, ciągle po prostu za mało to wykorzystujemy. Ale wiesz, ponad to wszystko jest coś, co przewyższa i co jest pełnią Bożą. Bo Słowo Boże mówi, i o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, możecie sobie to otworzyć, 13 rozdział, końcówka, że pozostaje 13, wiara, nadzieja, miłość, te trzy, ale z nich najważniejsza jest miłość, ponieważ wszystko to, czego nam dzisiaj brakuje i co ważne jest i co musimy dołożyć, odwagę, wiarę, amen, nasze misyjne zaangażowanie, to wszystko są braki, ale to wszystko, jakkolwiek jest ważne, wiara, nadzieja, to wszystko przeminie.
Ponieważ wiara i nadzieja to dotyczy po prostu naszego funkcjonowania w tym życiu z Bogiem. Sprawiedliwy żyje z wiary. Nie ma innego sposobu na życie na tej ziemi. To jest po prostu jak tlen, jak powietrze. Ale w niebie, jaki tlen, jakie powietrze. W niebie nawet słońca nie będzie, bo Bogiem będzie słońce. Bo Bóg będzie słońce. I On będzie wszystko oświetlał. Amen. I tak wierzę, że można powiedzieć z wszystkim innym, z wiarą, nadzieją, z tlenem, z wodą. W niebie to są inne prawa wszystkim rządzą. Bo tam pozostaje istota sprawy i pełnia, czyli relacja Boga z człowiekiem na najwyższym, emocjonalnym, najwyższym zaangażowanym poziomie bliskości, intymności, szczerości, otwartości. To jest najwyższa forma poznania Boga i pobożności. Wiecie, i my w naszym życiu się skupiamy po prostu na tych wszystkich rzeczach, które nam jest łatwo jakoś gdzieś uchwycić. Ustawmy krzesła w kościele. Halleluja, to jest po prostu moje ulubione zajęcie. Już zostałem pastorem, a nie mogę się z tego uwolnić. Przychodzę do zboru, zawsze posprawiam krzesełka i ustawiam. Mateusz, weź, po prostu wiesz, jak ja cierpię, jak krzesło krzywo stoi. I tak mam ze wszystkim w kościele. Weźcie ten głośnik, przykrywcie go, zobaczcie. Ten jeden jest niżej, ten drugi wyżej. Ja to mam w sobie, bo wiecie co, bo my, jeżeli możemy czegoś dotknąć, jeżeli możemy coś zmienić, to od razu nam to sprawia przyjemność, bo mamy na coś wpływ. W związku z tym przez całe życie zajmujemy się tym, na co mamy wpływ. Czy możesz wierzyć tak, jaki przychodzi wiara? Wiara przychodzi przez słuchanie, będę słuchał, kupuję kasety, wideo, nagrania, torpeduję sobie, piorę mózg i wychodzę jak kick-up. Zakładam zbory, ewangelizuję. Jasność tworzę w swojej głowie przez prawdę Bożego Słowa. To możemy zrobić, ja to robię. Jak mam ciemny dzień, to biorę Biblię i zaczynam czytać. I mówię, Boże, jak jest? Powiedz mi, jak jest? W tej ciemności jak jest? Tak jest, tak! I oddziaływanie sobie sprowadzam na swoją głowę. Ale jak my się zajmiemy miłością? Weź się zajmij miłością. Narysuj żonie. Namaluj żonie obraz z miłości. Facet ma się dziewczynie oświadczyć. Wszystko se przygotował. Koszulę, kwiaty, staje przed nią i ma sucho w gardle. Jakby mu powiedziała, Waldoś, taki słodki jesteś, tak ci oczu dobrze patrzy, weź mi wrzuć 5 ton węgla do piwnicy. Okej! Zwolniła mnie z tego, co jest trudniejsze i nieosiągalne dla mnie, czyli z tego słowa, które przez gardło miało przejść, że kocham. I Waldoś, jak w skrzypku na dachu, czy ty mnie kochasz? No co ci chodzi, gacie ci biorę, 12 lat gotuję, dzieci ci urodziłam, co ty chcesz ode mnie? Co za mistycyzm? Miłość! O czym my gadamy w ogóle? Kto miłość widział? Czy miłość można zważyć? Czy mnie kochasz? Nie dałem ci 1000 na drobne wydatki? Kto miłość może zmierzyć? Miłości nie zmierzysz. Przyjeżdżam do domu. Ile dobrze wróciłem. Byłem 3 dni w Biżycku. Ale jak ciebie kocham. Cieszę się, że wróciłem. Czy mnie kochasz? Co cię nie kocham? Sama 3 dni byłam z dziećmi w domu. Ty gdzieś tam pokrzykiwałeś z mikrofonikiem i bawiłeś się w restauracjach z pastorami zaprzyjaźnionymi. Czy ja cię nie kocham? Ja mówię, ale wiesz, no to właśnie tak wygląda, że chyba nie, bo chyba masz żal. Miłość to jest po prostu coś nieuchwytnego, coś wysokiego, coś głębokiego, coś niezastąpionego, coś, co nie ma ekwiwalentu. Po prostu można próbować. Można próbować, tak? Miłość ma swój wyraz. Może mieć wyraz w pieniądzach, może mieć wyraz w dziełach, w uczynkach, ale ostatecznie ona jest nieprzekładalna. Bo jak przełożysz na pieniądze miłość Boga do ciebie? Coś osobistego, co jest to związane ze sobą. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Amen? Po prostu nigdzie nie jest napisane, że Bóg jest nadzieją albo wiarą jest. Ale On jest miłością. Jak możesz Go zamienić na cokolwiek, na jakikolwiek czyn? Więc teraz pozostaje 1 Koryntian 13. A wcześniej Paweł mówi od 11 wiersza. Gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię.
Rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Jeśli jak dziecko poznaje świat, to go wszystko kręci. Przemek przychodzi, tato zdejmij mi pieluchę. Zdejmuję pieluchę. Tato, włącz mi kurczak mały na wideo. Dobra,